Юшка грибна мала бути. Яка юшка грибна? Подлева грибова мала бути. І бенджа. Курде. Боже, так ile takich różnych kroków? Czy zdążymy do tego czasu, jak przyjdą nasze gości dzisiaj? Na pewno zdążymy. To na to potrzebujemy mniej więcej 1,5 godziny. Ja myślę, że na wszystko. Da. Dzisiaj będzie u nas świąteczna kolacja, bo mamy dzisiaj święta. Czy dzisiaj, jutro w sensie? Boże Narodzenie to. Na moim kanale dzisiaj robimy kolejne super danie. Bardzo proste, bardzo tanie, świąteczne. To jest nasza potrawa w mojej rodzinie. To robimy właśnie tylko na święta. Można tak powiedzieć, 1-2 razy w roku. To jest taka potrawa goląbki z ziemniaków, czy z ziemniakami. A do tego będzie taka podlewa grzybowa. I do tych potraw mamy takie składniki. Ziemniaki, 4 cebulki, 5 ząbków czosnku, pieczarki. Jak te grzyby norugie się nazywają? To jest maślaki mrożone mi zostały. To jest boczniaki. Maselko, mąka, śmietanka, list laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny, sól, pieprz czarny i tak akuratnie oddzieliłem liście kapusty białej i to teraz zalejemy wrzątkiem i będziemy powoli po kolei wszystko pokazywać, jak to będzie się gotowało i jedziemy. Najpierw musimy zalać gorącą wodą albo wrzątkiem te liścia kapusty i zagotować może tak 5-10 minut, żeby oni rozmiękły. Wtedy lepiej nam będzie zabijać nasze goląbki. To wrzucam tutaj. A co robić, jak ktoś nie ma takiego gara? To trzeba kupić mniejszą kapustę po prostu. I wtedy można zrobić w inny sposób. Teraz to też powiem, jak to wygląda. To w ten sposób. Trzeba tutaj wykroić wszystko. Wyciągamy środek i tą całą kapustę wkładamy do tego garnuszka, ale wtedy trzeba troszeczkę więcej ją zagotować, to gdzieś pół godzinki ma chodzić, może 20 minut, bo ona jest sztywna, ta kapusta, a nie rozebrana jak u mnie i wtedy potrzebuje troszkę więcej czasu, ale to dobra. Dobra, taki trik. Dobra, teraz szybciutko kroimy naszą cebulkę. Dlaczego tyle cebuli? Bo część cebuli idzie surowa do naszego farszu z ziemniakami, a część będzie usmażona, podsmażona i też pójdzie do, oprócz tego, że ona pójdzie do farszu, jeszcze będzie szła do naszych goląbków z góry jak dodatek, ale to pokażemy później. Tak, na płaczesz? Tak, ale ja myślałam, cebulia. Że jak masz doświadczenie, to nie płaczesz. Powiem tak wam, że jak macie doświadczenie, to wsadźcie cebulę do lodówki. Ona powinna być zimna, ja tego nie zrobiłem, dlatego teraz płaczę. Ale damy radę. Jeszcze jest taka metoda jak ślepe krojenie, ale ja jeszcze nie ogarnęłem tej metody. Tak? Serio? No, jest taka metoda. Ale to do czego troszeczkę więcej trzeba ćwiczenia. Zyni lecą. Zyni lecą. Prawie ślepe krojenie było. Dobra, to tak. Teraz muszę wybrać sobie troszeczkę cebuli. Bez czosnku. Gdzieś tak pójdzie do naszego farszu z ziemniaków. Kapusta nasza prawie jeszcze z 5 minut. A ile minut już było? 5? Może 7. Miększa, elastyczna powinna być, żeby lepiej i łatwiej było się zakręcać nasze goląbki. Odpalamy patelnię. Kosteczkę masła. Zawsze chyba masło się nie paliło.
obsmażamy naszą cebulkę soskiem. Część damy do farszu, a część zostawimy. I jeszcze z 5 minut dojdziemy. Wyłączam i sobie niech odpoczywa. Przełożę to do miseczki. Kapusta już wystyga. Kroimy pieczareczki. Zjadnę troszeczkę te maszlaki. Tyle grzybów, kurczę. Czekaj, a czy będzie zupa? Czy będziesz robił zupę? Nie, to nie zęby. Ja mówiłam, że to, co to będzie. Dobra, tu jeszcze mam ten suchy grzyb, którym dawałem w poprzednim filmiku z pasztetem. To jest suszony borowik miksowany. Zobaczcie, jakże nie widzieliście tego filmiku. Do tego. Ale to nie zupa, mama. To taka podlewa do naszych golonków. A zupa będzie dzisiaj? Po co nam zupa dzisiaj? Grzybowa. Nie, zupy nie będzie dzisiaj grzybowej. Ale mówiłeś przecież naszym gościom, że będzie zupa. I co, nie będzie? To nie zupa, mamo. Czym ty słuchasz? To nie zupa, to mówię podlewa na nasze golonki. Jaka zupa? A ja myślałam, że będzie zupa. A, no to ty myślałaś jak zawsze nic nowego. Jedna rękawiczka ma być chociażby, żeby sobie nie skaleczyć palce, bo będziemy nacierali ziemniaki w dwa sposoby. Jedziemy. Połowę tak, połowę na to, druga połowę na to. Można zmiksować na przykład jakimś termomiksem albo czymś innym, ale to już będzie nie to, bo powinna być faktura specjalna. Tutaj te włókna będą trzymali naszą formę naszych golonków. Lepiej zaczynać z tej, a później, żeby nie skaleczyć się, skończyć z tej. To jest mądrze. To mądrze, mądrze. Uhu. Lepiej dać od razu cebulkę tutaj. Ja to jej tak wyciśnię sok z niej. Zapomniałam, że wtedy ziemniak nie będę ciemniał. Dzisiaj same tipy i triki. Już. Ile tych ziemniaków było? 1,5 kg gdzieś mniej więcej. Trochę roboty. Nie, chciałam napisać nazwę tego filmiku w 15 minut golonki, ale chyba nie da się. Tutaj nie, jaki 15 minut, mama. Przerzucamy tą cebulkę. Oddzielimy taką część. A to... Ile już? To już na 3 części tą cebulkę oddzieliłeś. Ja już się zagubiłam. I to już będzie ta polewka. Polewka. Wrzucam nasze grzybki. To ładniutko, możemy wszystko się usmażyć. Od razu można dać list laurowy i zieleń bielskie. Parę ziaren pieprzu czarnego. Zmielony pieprz czarny. Troszeczkę, żeby puściło soku. Pół łyżeczki małej soli. Tak, teraz już będziemy składać, skręcać nasze golonki. Jeszcze damy małą łyżeczkę soli. Tam już ziemniaki i cebulka posmażona, tak? Smażona i surowa. I pieprzu damy troszeczkę jeszcze. Teraz to wszystko ładnie wymieszam. Dobra, ja przykładowo teraz pokażę. Można zrobić tak, żeby łatwiej się... Dobra, ale to i tak tam idzie jest na... najwięcej witamin. Dobra, może tam najwięcej witamin, ale my jeszcze musimy mieć te końcówki na dole w naszej miseczce do wypieczenia, do gotowania. Jakiej miseczce do gotowania? Tutaj, zobacz mama, tutaj. Ja tutaj wyrzucam to i to na spód idzie, żeby nie przyjarało się nasze goląbki. Ha, taki trik, no mówię, same triki. No, same triki. Dobra, jak chcesz takie, to niech będą takie. Twoja metoda. To moja nie taka metoda.
Ale dobra. Twoja metoda wiem jaka. Gadasz i gadasz. To jest twoja metoda. I ostatni. Dobra, teraz i tak. Rozłożę to wszystko równo. Czy będziesz gotowa, czy w... W multikucherze. W multikucherze będzie gotowa. Kucherze. Eins, zwei i zawijamy. Raz, dwa, trzy. I tak, żeby ten soczek nam został. Będzie super, mama. Najważniejsze to smak. Dobra, co my mamy? Mam rosół z kurczaka. Skąd ty cały czas masz ten rosół? Ja gotuję dużo, później to woreczki zamykam i do zamrażarki chowam. I wtedy jak potrzebuję, wyciągam jeden albo dwa i ty bardzo dobrze o tym wiesz, mama. Ale ja opowiadam dla was, a nie dla mojej kochanej, ulubionej żony. Leszcza dostaniesz kogoś. Mamy rosół drobiowy, zalewamy nasze gołąbki, połowę naszej z cebulki z czosnkiem obsmażanej. A kto nie ma rosołu? Wodę można dać. Przykrywamy jeszcze pozostałą kapustę, która tu u nas jest. I idzie to do naszej kucharki. Multikucharki. Kto nie ma multikucharki, to może zrobić w piekarniku, w rękach, albo w taki można zrobić. Pod przykrywką, prosto więcej czasu. W takim czymś można zrobić. Tylko folią zawinąć to i też na godzinkę czasu do piekarnika. Na 200 stopni na przykład. Dudek troszeczkę daje do naszych grzybów. I zostało mi troszkę rosołu. Też dam tutaj do smaczku. Do tego rosolik, do naszej podlewy daję tą cebulkę podsmażaną i jedną łychę tego suszonego borowika. Jeszcze dolewam wody na maksa i tutaj zostawiłem wodę zimną. Tutaj wody mam może 100 ml, w tym będę rozpuszczał mąkę, ale to później, jak troszeczkę wyparują się nasze grzyby. Podsmażę mąki. Coś podobnego, jak robi się beszamel. Tutaj już podrumieniła się nasza mąka. Już widać nawet. Dobra, teraz to będę wymieszał w tej zimnej wodzie. Muszę to... Dwie łyżki, czy dwie łyżeczki? No, dwie takie łyżki. Wlewam do naszych grzybów. To muszę wszystko się zagęścić. I jeszcze dam śmietanki 100 ml. I... U ciebie w oko jest wbudowana miarka. Patrz. No. I teraz to chyba jeszcze z 20 minut muszę pochodzić. Wyparujemy to po troszeczkę. I koniec naszego gotowania. Będziemy próbować. Zbieramy. My nakładamy gołąbki. Jeden i drugi. Zobacz, jaki ładniutki. Tak to wygląda. I do tego jeszcze dajemy tą naszą podlewkę. O tak. Kowalczyk weźmie grzybków troszeczkę. Ja już też chcę próbować, dawaj szybko. Zaraz będziesz próbować, mama. Smakuje jak od matki, albo jak od babci, którzy gotowali ten przypis. Akurat chciałem powtórzyć go, jak robiły one, jak był mały. Bardzo zadowolony z tego powodu, że udało się mi powtórzyć ten przypis. Polecam jak zawsze. Jak zawsze życzę udanej kolacji, wszystkiego najlepszego, subskrybujcie, łapki do góry, miłego wieczoru i do zobaczenia.